uroczystości dożynkowe w gminie Pawłowice rozpoczęły się mszą dziękczynną w kościele świętego Mikołaja w Warszowicach, której przewodniczył proboszcz tutejszej parafii ksiądz Aleksander Czembor. Po mszy wszyscy zgromadzeni w kościele udali się w korowodzie na plac dożynkowy znajdujący się przy tutejszej strażnicy. Na przedzie korowodu mażoretki, orkiestra dęta KW Kapniówek, poczty sztandarowe i okazała korona dożynkowa. Wójt gminy Damian Galusek wraz z przewodniczącym Rady Gminy Franciszkiem Dziędzielem i sołtysem Warszowic Andrzejem Szawłem szli razem z zaproszonymi gośćmi. Drugą część korowodu prowadzili starostowie dożynek Justyna Zieleźnik i Marek Krupka. Za nimi ponad 30 różnych scenek rodzajowych, udekorowanych pojazdów i ciekawostek dotyczących nie tylko sołectwa Warszowicy. Aby tradycji stało się zadość,
Starostowie dożynek wręczyli gospodarzowi gminy wójtowi Damianowi Galuskowi i przewodniczącemu Rady Gminy Pawłowice Franciszkowi Dziędzielowi chleb upieczony z tegorocznej mąki. Na widowni wśród zaproszonych gości znaleźli się między innymi senator Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Kowalski, Bernard Błaszczyk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Paweł Sadza, starosta powiatu pszczyńskiego, Eugeniusz Pająk, przewodniczący Rady Powiatu oraz radni powiatowi, burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol i Marian Pawlas, wójt gminy Suszec. Dzisiaj wielu z nas, świętując to święto, dziękujemy rolnikom, warzywnikom, sadownikom, hodowcom za to, co udało się zebrać z pola, jak co roku w warunkach trudnych, bo deszcz, pogoda, wiatr często komplikuje naszą pracę. Dlatego w dzisiejszym dniu starajmy się chleb dzielić tak, żeby nikomu go nie zabrakło. Tak, żeby każdy miał chleba pod dostatkiem. Dziękuję bardzo. Sympatyczną częścią dożynkowej uroczystości było rozdanie nagród mieszkańcom gminy, którzy zwyciężyli w konkursie na najpiękniejszy ogródek przydomowy i najbardziej estetycznie zagospodarowaną zagrodę. Proszę o podejście do sceny następujących uczestników tegorocznego konkursu. Państwo, Teresy Mariana Cielanga, Krystynę Matera, Helenę Matera, Annę Klaudisza Szpeda, Elfrydę Gerharda Liberta, Kalinę Jarzmik, Irenę Mirosława Wawrzyczek, Eugeniusza Pawlas, Józefa Żmi, Jolantę i Edwarda Hejno i Piotra Mrucę. Wobec Was chciałem jeszcze raz pogratulować i podziękować tutaj nagrodzonym, bo to, co robią przed swoimi domami, w swoich zagrodach, to upiększa naszą gminę. Nie tylko wójt, pracownicy gminy upiększają gminę, ale nasza gmina piękna jest tym, co my, mieszkańcy, tworzymy, jak będą wyglądały nasze zagrody, nasze gospodarstwa. Wszystkim życzę miłej zabawy dzisiejsze popołudnie. Dziękuję. Proszę Państwa, to jest hymn rolników. W jednej z sal strażnicy panie Jolanta i Gabriela Hanusek zorganizowały wystawę rękodzieła zatytułowaną Z szuflady gospodyni. 33 mieszkańców Warszawy w wieku od 20 do 80 lat zaprezentowało swoje prace. Haftowane obrazy, koronki, prace wykonane z drewna i gliniane rzeźby, przedmioty ozdobione techniką dekupażu i wycinane w owocach dekoracje to tylko przykłady eksponatów świadczących o różnorodnych talentach mieszkańców sołectwa. Nieopodal strażnicy toczył się jarmark pod hasłem Cudze chwalicie. W drewnianych domkach można było kupić m.in. świeże warzywa, kapustę kiszoną, miody, jaja, ręcznie robione masło, twaróg i prawdziwy rarytas, twaróg solankowy. Dla łasuchów były domowe ciasta, można było też nabyć ręcznie robioną biżuterię. Thank you.
80 blach kołocza i żurek przygotowany przez panie z koła gospodyń wiejskich Warszowice znikały błyskawicznie, a o dobry humor dzieci i dorosłych zadbały zespoły, które pojawiały się na scenie. Bajtel, Rara Avis, Harmonia, Talizman, wykonująca utwory Abby grupa Na obcasach, Kabaret Kałasznikow i Tyrolia Band. Niektórzy szczęśliwcy wrócili do domu z prezentami. Rowerem, kozą, prosiakiem, odkurzaczem. Mało, jak się to nazywa? Pan, będzie już nam zrobić te podwiedzi. Tak jest, tak jest. Barbara Krupka, czyli dogadali się już, że tego prosiaka właściciel będzie chował jeszcze pół roku, żeby oczywiście większy był, bo po co mają oni chować kurde, jak będzie to większy i odbiorą wtedy większy. Proszę bardzo, ja wręczam talon i tu jest na tym talonie napisane, że są Kizio i pozostali goście, idziemy na Świniowicie. Proszę bardzo, jest talon. Drodzy Państwo, nie warto było czekać. Grupa De Facto, brawa, brawa! Bardzo mnie to cieszy, że nie potrzeba było specjalnych zaproszeń, żeby już tańczyć, żeby się bawić. I myślę, że teraz razem z cudownym zespołem będziecie się Państwo bawić do późnych godzin nocnych. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się pięknie, życzę dużo zdrowia, spokoju. On się podęba. Dobranoc Państwu. I grupa De Facto. Tańczymy i bawimy się. Do Żyłki 2011 Warszawice. Bawcie się, cześć, trzymajcie się. Hej! Czas.